Kosmos Merw, wydawnictwa Egmont. To kolejne wznowienie przygód Smurfów, które to kilkadziesiąt lat temu ukazywało się w księgarniach i jest to komiks identycznie wydany jak przed laty. Niczym, absolutnie niczym się nie różni. W tym tomie mamy dwie historie, co możemy rozpoznać po tych dwóch smurfikach na górze. Kosmos Smurf to jest główna opowieść, ale jest jeszcze Smurfozmieniacz pogody. Zacznijmy od Kosmos Smurfa oczywiście. Był sobie Smurf, który marzył o podróżach kosmicznych. Papa Smurf znalazł w jednej ze swoich ksiąg przepis na to, co zrobić, aby podróżować, ale to nie było to, czego Smurf oczekiwał. Postanowił zbudować rakietę kosmiczną. Jak się możecie domyśleć, no nie udało mu się wystartować w kosmos. Rakieta raczej się nie nadawała do jakichkolwiek lotów i Smurfy szybko się o tym przekonały, ale nie chciały mu sprawić przykrości. Więc papa Smurf znalazł sposób na to, jak Smurf może się udać w kosmos. Chociaż tak naprawdę, albo dobra, nie będę wam zdradzać, co tam się dalej wydarzyło. Musicie przeczytać tę historię sami. Ja pamiętam to z bajki o Smurfach, którą prawdopodobnie kiedyś, wiele lat temu oglądałam i czytając właśnie przygody tego Kosmos Smurfa, przypomniała mi się wersja telewizyjna. Smurfy kiedyś na dobranockę leciały w jakiś dzień tygodnia i bardzo lubiłam je oglądać. Zmieniacz pogody jest to druga historia, również bardzo smurfna. Pracuś zbudował maszynę, która zmienia pogodę. Jak nie trudno się domyśleć, coś się tutaj wydarzy w związku z tym, ale też za bardzo wam nie chcę opowiadać o treści komiksu, nie chcę spoilerować, co tam się dalej wydarzy, bo najfajniej się odkrywa książkę czy też komiks, czytając samodzielnie. A więcej o Kosmos Smurfach na blogu. W opisie do filmu jest link do bloga i link do Ceneo, gdzie możecie sprawdzić, w których internetowych sklepach i w jakiej cenie można komiks kupić.